Nasz dzisiejszy temat brzmi: z rytmem za pan brat. Rytm to jest na pewno nieodłączny element muzyki, każdego rodzaju muzyki. Jest bardzo ważny, dlatego że nadaje muzyce sens. Posłuchajcie, co by było, gdybym zagrała w ten sposób. Część z Was usłyszała, że to jest pewna melodia, która przypomina 100 lat. Ale czy to jest 100 lat? No nie do końca. Dlatego, że dźwięki, wszystkie dźwięki tutaj były równe i nie słyszeliśmy rytmu. A dzięki to właśnie rytmowi jesteśmy w stanie rozpoznać też daną melodię. Dłuższe dźwięki. Dłuższe, teraz krótsze. Zależność długości dźwięków od siebie. Rytm ustala, jaki dźwięk jest długi, jaki dźwięk jest krótki. To jest właśnie czas trwania każdego z dźwięków. A czy sam rytm jest nam w stanie coś powiedzieć? No, spróbujmy. Zagadka. Może część z Was odgadła, a może nie, że to był rytm pewnej bardzo znanej piosenki. Zagram ją teraz z melodią i na pewno wtedy usłyszycie, że ten rytm zgadza się z melodią. Teraz już na pewno wszystko wiecie. Rytm w muzyce przedstawiamy za pomocą nut. Są nuty, które mają różną długość. Czyli niektóre nuty trzymamy dłużej, niektóre krócej. Możemy też rytm zapisać za pomocą takiego znaczka, który się nazywa pauza. A pauza to jest nic innego jak cisza w muzyce. Czyli na przykład mam nutki, 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 nutki. Pauza. Cisza to też jest element rytmu w muzyce. Jest bardzo potrzebna. Mam tutaj dzisiaj dla Was kilka przykładowych rytmów zapisanych za pomocą nut, które spróbujemy sobie wykonać. Jak pewnie widzicie, wszystkie nuty tutaj wyglądają jednakowo. One są dokładnie takie same. To są ćwierćnuty i będziemy je wykonywać w równym tempie. Na początku mamy takie oznaczenie, na górze czwórka, dlatego że mamy po cztery dźwięki grupowane, po cztery nutki, po cztery znaczki. A jakie znaczki? Ćwierćnuty. I to jest ta czwórka na dole, to jest symbol ćwierćnuty. No i sprawdźmy, czy rzeczywiście są cztery. Liczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery dźwięki. Potem mamy kreseczkę, która nam mówi, że skończył się takt, czyli skończył się pewien odcinek muzyki. I znowu liczymy, czy w drugim takcie też są cztery nutki. Jeden, dwa, trzy, cztery. Zgadza się, czyli cztery czwarte, bo w jednym takcie mieszczą się cztery ćwierćnuty. Na końcu dwie kreseczki, które nam mówią, że to jest już koniec. Uwaga, spróbujmy wykonać ten zapisany tutaj rytm. Z konieczności będę mówiła go, będę mówiła ta, sylabę ta, każda ćwierćnuta to będzie ta. Wy możecie ze mną ćwiczyć również mówiąc ta, ale możecie klaskać, pstrykać, tupać, dowolnie. Uwaga, zaczynamy, czyli wszystkie dźwięki są równe. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. I tyle. Cała filozofia, bardzo proste. Spróbujcie zagrać też ten rytm na swoich fletach. Ja też spróbuję. Mam dostępną prawą rękę. Nie, zmienię sobie na lewą, tak żeby było prawidłowo.
nie będę tym razem pokazywać, tylko po prostu wykonam. Na dźwięku C dwukreśnym, C z dwójeczką, czyli kciuk, jedna dziurka przerwy i palec środkowy trzyma. Uwaga. I tyle, prościzna. Odkładamy pierwszy rytm. Weźmiemy sobie rytm drugi. Zwróćcie uwagę, że w tym rytmie nie tylko mamy ćwierć nuty, tutaj ćwierć nuta, tutaj, tutaj, tu, 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 ale jeszcze pojawiają się nutki takie połączone tutaj kreseczką. I zobaczcie, że one są namalowane, te ich główki, te kropeczki, bliżej siebie. One zajmują tak jakby mniej miejsca, każda z tych nutek. To są ósemki. Ósemki będą krótszymi nutkami niż ćwierć nuty. Zobaczcie, znowu mamy cztery czwarte, czyli w takcie nam się powinny zmieścić cztery ćwierć nuty. Liczymy. Pierwsza ćwierć nuta, druga, trzecia. Są trzy. I zobaczcie, i te dwie ósemeczki, one zajmują tyle samo miejsca, co jedna ćwierć nuta. Czyli w ciągu w czasie trwania jednej ćwierć nuty my musimy zmieścić dwie ósemki. Uwaga, ćwierć nuta pozostaje sylabą ta, ale dwie ósemeczki będą ti-ti. W ten sposób będzie nam łatwiej też rozróżniać te dźwięki od siebie. Uwaga, zaczynamy. Ta, ti-ti, ta, 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 ti-ti, ta, ta. Proste, prawda? Spróbujmy jeszcze raz. Ta, ti, ti, ta, 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 ti, ti, ta, ta. Możecie wyklaskać, wytupać lub zagrać na flecie. To jest dowolność. Bierzemy jeszcze następny rytm. Zobaczymy, co nam z niego wyjdzie. Och, tu jest jeszcze więcej ósemek. Dalej mamy cztery czwarte, czyli znowu cztery ćwierć nuty mieszczą się w jednym takcie, czyli aż do kreseczki. I patrzymy, jedna ćwierć nuta, druga ćwierć nuta, a tutaj mamy tak jakby trzecią ćwierć nutę, to są te dwie ósemki, i czwartą ćwierć nutę, czyli kolejne dwie ósemki. Ósemka zostaje ti, ćwierć nuta jest ta. Próbujemy. Ti, 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 ta, 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 ti, 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 ta. I jeszcze raz. Ti, 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 ta, 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 ti, 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 ta. Łatwe, prawda? A teraz zadanie dla Was. Zostajemy przy trzecim rytmie i dokładamy flet. Zobaczymy, czy tutaj będzie uda mi się to zrobić. Każda ćwierć nuta to będzie dźwięk C z dwójeczką do zagrania, czyli kciuk i palec środkowy zakrywa drugą dziurkę od góry. To jest dźwięk C. I to będą tylko ćwierć nuty. Natomiast ósemki, czyli te ti-ti, to będzie dźwięk D. Czyli z dźwięku C zabieramy kciuka i zostaje tylko środkowy palec na drugiej dziurce od góry. Czyli to jest C i D. I spróbujemy wykonać ten rytm. Nie wiem, czy go będziecie widzieć. Musicie mi uwierzyć na słowo. Jeszcze raz sobie przypomnimy. Ti, 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 ta, ta. Ta, ti, 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 ta. Dźwięk C to ćwierć nuta. Dźwięk D to ósemki. Żebyście spróbowali nagrać siebie, gdy wykonujecie ten trzeci rytm na swoich fletach, dźwięk C z dwójeczką i dźwięk D z dwójeczką, a jeśli ktoś z Was ma ochotę, może stworzyć własny rytm, ułożyć dowolnie ćwierć nuty
i ósemki pomieszać. Pamiętając tylko, żeby było 4 czwarte, czyli odpowiednia ilość nut, żeby znalazła się w jednym takcie. Możecie wybrać do tego inne dźwięki na flecie do zagrania i spróbować wykonać takie samo zadanie, czyli przyporządkować sobie do ósemek swoich inny dźwięk, a do ćwierćnut inny dźwięk i w ten sposób stworzyć własną melodię. To jest zadanie dla chętnych, a obowiązkowe zadanie to jest wykonanie tego rytmu. Ćwierćnuta to jest C z dwójeczką, ósemka to jest D z dwójeczką. Życzę Wam powodzenia!